Historia przyzwyczaiła nas, że polscy piłkarze praktycznie zawsze się kończą w momencie dołączenia do dużego klubu. Piłkarze rodaków, których kariera nie rozsypała się po podpisaniu dużego kontraktu, możemy zliczyć w zasadzie na palcach jednej ręki, ale my dzisiaj nie będziemy o nich rozmawiać. My dzisiaj skupimy się na przypadku z tej pierwszej kategorii. My dzisiaj spojrzymy na przypadek, gdzie w zasadzie jedna decyzja spowodowała przegapienie całej kariery, spowodowała minięcie się z tą karierą. Przeanalizujemy upadek Bartosza Kapusty. Urodził się on w Tarnowie i na przestrzeni pierwszych lat wydawało się, że to będzie ten, który potrafi namieszać w piłce. Wydawało się, że to jest jeden z ukrytych talentów, a dodatkowo dzięki jego sumiennej pracy, konsekwencji, tego, że po prostu chciało mu się grać, wziął się po kolei w młodzieżowych drużynach Krakowi, a jego kariera wydawała się mieć świetlaną przyszłość. W pierwszej drużynie zadebiutował mając niespełna 17 lat. Był to 2014 rok. W barwach tej drużyny rozegrał ostatecznie 65 meczów, zdobył 8 bramek i zaliczył 12 asyst. W dodatku, jeżeli zawodnik jest młody, jeżeli dopiero zdobywa doświadczenie w seniorskiej piłce, to no to takie okej. Okay. Ale na plus Kapustki było to, że przede wszystkim wyróżniał się na boiskach ekstraklasy. Dostrzegł to nawet wtedy Adam Nawałka. Ówczesny trener dał mu zadebiutować w starciu z Gibraltarem, który w ogóle zakończył się 8-1 swoją drogą. Młody zawodnik zdobył wtedy bramkę, a ten mecz był początkiem udanych eliminacji do Euro we Francji. Polski trener był zachwycony przede wszystkim tym, jak Kapustka jest prostym, zwykłym chłopakiem, niezniszczonym jeszcze komercją czy ogólnie tym światem piłkarskim. On po prostu był zwykłym chłopaszkiem, który miał talent i smykałkę do gry. Miał niesamowitą technikę i swobodę na boisku. Robił swoje i tą prostotą i talentem rozkochał trenera, ale i miliony Polaków. Myślę też mnie. Ja bardzo liczyłem na Kapustkę. I to był powiedzmy 2016 rok. To ja miałem 12 lat. I ja wtedy wierzyłem, że od początku widzę, jak buduje się kariera młodego piłkarza, który za niedługo będzie taki prestiżowy, dobry. Byłem chyba nawet na meczu jakimś U21 też obejrzeć Kapustkę. I powiem wam, wierzyłem w niego. Dlatego też się zdecydowałem nagrać ten film. Ponieważ mocno się przejechałem na tym, mocno się zawiodłem na tym zawodniku. Szał na niego był na tyle duży, że nawet sam Gary Lineker, czyli w zasadzie no ikona piłki, na pewno ikona z FIFA, wypowiedział się na temat Kapustki w ten sposób. W najbliższych latach dużo będzie o Kapustce. To wielce utalentowany 19-latek. Kapustka był bardzo ważną częścią reprezentacji, która awansowała do ćwierćfinału Euro. Był to właśnie ten pamiętny 2016 rok, Euro we Francji. Chyba wszyscy pamiętamy wtedy, jak Repka nas zaskoczyła. Naprawdę super się to wspomina. Ja pamiętam, jaki klimat był z każdym kolejnym meczem. Bartosz opuścił na tym turnieju jedynie 1/8 finału przeciwko Szwajcarii i było to z powodu żółtych kartek. Już w trakcie turnieju we Francji stało się jasne, że Krakowia to dla niego za mało. Już wtedy wszyscy zdawali sobie sprawę, że po powrocie z turnieju zlecą się większe kluby z Europy, które będą chciały mieć w swoich szeregach właśnie Kapustkę, który zapowiadał się świetnie rozwijać w najbliższych latach. I tak się właśnie stało, zgłosiło się m.in. Leicester City. Był to 2016 rok, lato, a więc Leicester City było świeżo po wygraniu Premier League i dlatego ten kontrakt wydawał się tak atrakcyjny, ponieważ był to mistrz Anglii. Tak więc Kapustka zdecydował się właśnie przejść tam za kwotę 5 milionów euro. Ludzie podzielili się wtedy tak jakby na dwa obozy. Jedni stwierdzili, że super, świetnie, mamy Polaka, który przeszedł do mistrza Anglii, a drudzy pomyśleli, że to jeszcze za wcześnie, że Kapustka powinien trafić owszem do jakiegoś lepszego klubu niż Krakowia, natomiast powinien trafić gdzieś, gdzie będzie miał szansę na pewno grać. Gdzieś, gdzie będzie w stanie dopiero wkręcić się w ten prawdziwy futbol, a na takie kluby jak Leicester, które no wtedy stało wyżej niż teraz, to przyjdzie dopiero czas. I jak się okazało, ci drudzy, którzy mówili, że trzeba jeszcze poczekać, że to troszkę rzucenie się na głęboką wodę, ci drudzy mieli rację. Kapustka w Leicester praktycznie w ogóle się nie nagrał. Po roku został wypożyczony do niemieckiego Freiburga. We Freiburgu rozegrał 9 spotkań, strzelił 1 bramkę i comeback do Leicester. W Leicester powiedzieli, że znowu nie bardzo, nie ma za bardzo miejsca dla Kapustki. I wypożyczyli go do belgijskiego Leuven? Napiszcie mi w komentarzu, jak się to czyta, bo nie mam pojęcia. W każdym razie był to klub, który wtedy był w drugiej lidze. Zdałem w tym roku maturę, więc tak ładnie kontekstowo wam powiem, że to jak Kapustka podróżował po Europie, możemy porównać do podróży Kordiana, który szukał celu w życiu. Kapustka podróżował, a właściwie tułał się po Europie. W tym czasie jego rozwój piłkarski się zatrzymał. W tym czasie spadała jego wartość rynkowa. W tym czasie oddalał się od reprezentacji Polski. Po prostu jego kariera zaczęła iść w najgorszym możliwym kierunku. To przejście do Leicester było takim canon eventem.
mówiąc kolokwialnie. To był moment kulminacyjny. Moment, w którym jego kariera zrobiła stop i nigdy już nie wróciła na ten wysoki tor, którym szła wcześniej. I naprawdę szkoda, ponieważ to, jak grał, nie było jakimś przypadkowym werdyktem podyktowanym kilkoma meczami. W latach 2017-2018 był właśnie kluczowym zawodnikiem U21. W zespole prowadzonym przez Czesława Michniewicza udało im się awansować na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy, które miały odbyć się w 2019 roku we Włoszech. W eliminacjach i w barażach Kapustka zdobył bramkę i zaliczył 4 asysty. Miał być gwiazdą turnieju. Jak się okazało, wiosną 2019 Kapustka zerwał więzadło krzyżowe, co jednocześnie spowodowało to, że we Włoszech w ogóle nie zagrał. Dzięki rehabilitacji piłkarz był w stanie wrócić do dawnej sprawności. W letnim okienku transferowym w 2020 roku trafił do Legii. Trenerem Legii został wtedy Czesław Michniewicz. Tak więc z racji, że Czesio znał Kapustkę, a Kapustka grał już pod skrzydłami Michniewicza, wydawało się, że po prostu jest to idealne miejsce, żeby zawodnik się odbudował i wrócił do swojego dawnego blasku. Powrót do Polski miał również pomóc Kapustce wrócić do reprezentacji Polski, do tej głównej reprezentacji, do seniorskiej drużyny. Teoretycznie wszyscy myśleli, że za niedługo naprawdę tam wróci, lecz finalne nie powiedział Paulo Sousa. Portugalczyk nie powołał na Euro 2020 roku żadnego z piłkarzy Legii. Choć ewidentnie jego kariera zaliczała regres, Kapustka miał zamiar udowodnić wszystkim, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, że naprawdę zasługuje na to miejsce w kadrze. I tym sposobem udanie rozpoczął z Legią batalię o fazę grupową europejskich pucharów. Kapustka popisał się indywidualną akcją na początku meczu z Florą Tallinn w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Pomocnik w trzeciej minucie przebiegł z piłką kilkadziesiąt metrów i pewnym strzałem otworzył wynik spotkania. Z tego, co udało mi się wyczytać, na trybunach był wtedy Paulo Sousa. Tak więc Kapustka cieszył się tym bardziej, bo wiedział, że Portugalczyk to zobaczył. Lecz jakby to ubrać w słowa, wydarzyła się wtedy jedna z bardziej pamiętnych sytuacji w karierze Kapustki, ponieważ robiąc cieszynkę, dostał kontuzji. Bo większość z was pewnie to pamięta, jak się wtedy wszyscy zaczęli z niego śmiać. W jaki beznadziejny sposób wykluczył siebie na kilka kolejnych meczy. Stracił szansę na grę, stracił wtedy wizerunkowo i po prostu na pewno załamał się wtedy mocno psychicznie. Jak popatrzymy na sezon 21-22, widzimy przede wszystkim czerwień. Sezon obecny, 34 mecze, 3 bramki i 4 asysty. Niby coś, ale ciężko to uznać za satysfakcjonujący wynik. Nie, no dobra, nie. Postawmy sprawę jasno, to jest koszmarny wynik. Moi drodzy, to jest polska liga, to jest ekstra klasa. To jest największe dno futbolu, jakie można spotkać. Słuchajcie, 3 bramki, 4 asysty. To jest wynik, który może wykręcić 50-letni Hiszpan, którego polski klub kupił cholera wie po co. Polskie kluby kupują od groma takich piłkarzy, których nikt nie zna, nikt nie chce, nikt nie potrzebuje. Oni zajmują miejsce w polskiej lidze, dzięki czemu polscy piłkarze praktycznie nie grają. W polskiej lidze ciężko znaleźć Polaka. Dlatego co tam robi kurde Kapustka? Kapustka, który w tym momencie powinien mieć stałe miejsce w jednej z topowych lig. Nawet jeśli nie w top 5 lig, to po prostu w jakiejś innej lidze za granicą, która jest jakkolwiek wartościowa. Po prostu powinien obracać się w światowej piłce, być jakkolwiek znany, a nie być w tym momencie określony za jednego z największych niewypałów w piłce nożnej. Nie chcę być teraz na kogoś, kto się wszystkiego czepia na siłę i próbuje wszystkich piłkarzy usprawiedliwiać. Ale nie oszukujmy się, z polskiej ligi nie da się już wybić. Nie wybijesz się z polskiej ligi. Choć teoretycznie większość młodych piłkarzy dopiero stąd jest wykupywana, jeżeli w ogóle dostanie miejsce obok 70-letniego Gruzina, o czym przed sekundą powiedziałem. Im dłużej siedzisz w polskiej lidze, tym gorszym zawodnikiem się stajesz, tym bardziej omija cię kariera, tym bardziej się starzejesz i mijasz się z tą karierą. Tak więc Kapustka, który wrócił tutaj, w dodatku bez systematycznej gry po latach, po kontuzjach, po byciu wyśmiewanym przez kibiców, nie oszukujmy się, jest to tunel bez światełka na końcu. Tak więc, czy hype na niego był za duży i nigdy nie zasługiwał na to, by grać wyżej? Czy skończył się z powodu kontraktu z Leicester, czy może jednak to kolejny piłkarz zniszczony kontuzjami i własną psychiką? Z tymi pytaniami, moi drodzy, ja was zostawiam. Komentarze oczywiście są wasze. Chcę, żebyście wy dali mi znać, co o tym wszystkim sądzicie. Ja się w tym momencie odmeldowuję, trzymajcie się, do usłyszenia, siemaneczko!